Proszę Państwa, widzę, bo jest to dla mnie szczególny dzisiaj wieczór po prawie rocznej nieobecności. Mogę znowu Państwa widzieć i bardzo Państwa serdecznie witam na dzisiejszej gali. Proszę Państwa, mam tutaj w tej teczce bardzo dużo papierków do przeczytania. Wiem, że te informacje bardzo Państwa interesują. Zaczniemy od kandydatek, od tych najpiękniejszych kandydatek, które zostały wybrane przez czytelników Tygodnika Działdowskiego. I tak, proszę Państwa, łącznie na wszystkie 14 kandydatek oddano 1544 głosy, w tym 1480 SMS-ów i 64 kupony. W tym roku dodano ponad dwa razy więcej głosów niż w roku ubiegłym. Czytelnikom dziękujemy za udział w głosowaniu, a nagrodzonym kandydatkom gratulujemy. I proszę Państwa, najpiękniejsze w tym było to, że czytelnicy mogli otrzymać nagrody, które będą do odebrania w terminie późniejszym. Ja myślę, że redaktorzy czasopisma się z Państwem skontaktują. Nagrody dla czytelników. Koszulki Tygodnika Działdowskiego. Przewodniki po powiecie oraz upominki otrzymują pani Alina Liszewska, Katarzyna Świgoń i Elżbieta Baczewska. Myślę, że redaktorzy się z Państwem skontaktują. Gratulujemy wygranej. I tak, proszę Państwa, Tygodnik Działdowski przyznał 3 nagrody. Trzecie miejsce zajęła kandydatka z Kozłowa, która otrzymała 210 głosów, w tym 203 SMS-y i 7 kuponów. I jest to Patrycja Janowska. Paczuszce. Patrycja otrzymała suszarkę do włosów oraz talony o wartości 100 zł na zakup odzieży w sklepie Jups w Działdowie. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, drugie miejsce zajęła kandydatka, która uzyskała 563 SMS-y. Jest to Natalia Pawłowska z Sarnowa. Gratulujemy. A w torbie u Natalii znajduje się odtwarzacz MP3 od Tygodnika Działdowskiego i zestaw kosmetyków ufundowanych przez drogerię Uroda w Działdowie. Serdecznie gratulujemy. Pierwsze miejsce oraz zwycięstwo w konkursie dostała kandydatka, na którą oddano łącznie 585 głosów, w tym 541 SMS-ów i 34 kupony, i została nią Dominika Jarzynka. Gratulujemy serdecznie, ale pewnie Państwo jesteście ciekawi, co ona tam ma. Otóż ma suknię wieczorową ufundowaną przez Amor Studio w Działdowie, zestaw biżuterii od Zakładu Złotniczego Państwa Milewskich w Działdowie, a także ten przepiękny bukiet ufundowany przez kwiaciarnię Anemone. Anemone. Gratulujemy. Proszę Państwa,
Państwa, gdyby nie szereg osób, które były bardzo zaangażowane w organizację tej gali, oczywiście nie powstała ona by nigdy. Ja zanim narosną emocje, chciałabym jak zwykle co roku podziękować moim wspaniałym pracownikom, którzy bardzo zaangażowali się w organizację tego właśnie dzisiejszego przedsięwzięcia. Dziękuję też całemu składowi jury, którzy się pofatygowali tutaj na naszą imprezę. Dziękuję wszystkim sponsorom. Państwa jest co roku coraz więcej, wspieracie nas, ale widzicie, że to ma sens, bo te wybory z roku na rok są coraz bardziej doskonałe i to widowisko naprawdę nabiera blasku. A ja teraz poproszę do siebie. Zaproszę do siebie prywatnie, jest to tatuś też mały mis, ale tak państwowo, to jest wójt naszej gminy. Zapraszam pana Jacka Jankowskiego. Dobry wieczór państwu, witam państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. Witam drogie nastolatki. Wiem, że wszyscy oczekujemy z niecierpliwością tych informacji, na które pracowałyście od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że Państwo tak samo wspaniale się bawiliście jak ja. Wy, drogie nastolatki, chcę, żebyście, i pewnie tak to traktujecie, żebyście to potraktowali jako zabawę. Niewdzięcznością pracy jurora jest to, że trzeba było spośród 14 pięknych nastolatek wybrać kilka. Wszystkie zasługujecie na tytuły i tego wam gratuluję. Nagrodę specjalną ufundowaną przez wójta gminy Kozłowo otrzymuje Patrycja Janowska. Patrycja Janowska, która otrzymała nagrodę specjalną wójta w postaci szarfy pamiątkowej, dyplomu, pięknych kwiatów, a także bogatego zestawu kosmetyków. Pana wójta, żeby pozostał pan ze mną, będzie pan mi pomagał dekorować kolejne kandydaty. Proszę państwa, kolejny tytuł to tytuł Miss Foto. Miss Foto przyznawaliśmy w tym roku kobietce, która najciekawiej, najpiękniej angażowała się i wyglądała podczas sesji fotograficznej, którą realizowała nasza zaprzyjaźniona z nami pani Emilia. Pani Emilia stwierdziła, że Miss Foto w tym roku zostaje Katarzyna Fydrych.